на ринг пан Money in the Bank. Tydzień temu Daniel Bryan zmierzył się z Markiem Henrym. Przy ringu znalazł się Big Show, trochę namieszał, a nawet można powiedzieć trochę dużo namieszał, ze względu na to, że chciał zmusić Daniela Bryana do realizacji kontraktu Money in the Bank. Dzisiaj Daniel Bryan ma kolejną szansę przed tym starcie rewanżowe z mistrzem świata wagi ciężkiej Markiem Henrym, ale trzeba przyznać, że w tamtym pojedynku praktycznie nic nie pokazał, a on ma aspiracje do tego, aby walczyć w walce wieczoru WrestleMania 28. Coś mi nie pasuje. No tak jest, ale Big Show miał tym swój interes, namawiał go na realizację. No wiadomo, że łatwiej byłoby mu pokonać Daniela Bryana niż Marka Henry'ego, a przy okazji, no, ale Daniel Bryan był tak zamroczony, on nie wiedział właściwie, gdzie jest i no, niewiele brakowało, straciłby swoją walizkę, a co za tym idzie szansę na udział w WrestleMania i realizacji tego kontraktu, ale to już przeszłość, teraz musi... Tak w ten sam sposób właśnie, ale Mark Henry już jakby był przygotowany na to, że będzie Daniel właśnie próbował się tych kopnięć, bo to jest tylko jego szansa, żeby jakoś tutaj móc nawiązać pojedynek z tym olbrzymem. Mark Henry atakuje Daniela Bryana i teraz może być nieciekawie, ląduje poza ringiem aspirant do tytułu mistrzowskiego wagi ciężkiej, ale tak jakby sytuacja ponownie miała wyglądać identycznie jak tydzień temu, przyznać. Dokładnie tak. I nie powinien w żaden sposób próbować klamrować. O, i zobacz, dosłownie powtórka, wtedy była głowa wciskana w ten metalowy narożnik, a teraz w te metalowe schody. No może mu wycisnąć rozum z głowy w ten sposób. Dokładnie. Daniel Bryan, ja nie wiem, na co on się porywa, ale tutaj kompletnie nie miał szans w zeszłym tygodniu, nie ma szans w tym tygodniu, a jeszcze do tego teraz nie ma przy ringu Big Showa. Ten w sumie już otrzymał to, co chciał. Ma walkę rewanżową z Markiem Henrym, zmierzy się z nim o tytuł mistrzowski wagi ciężkiej na Survivor Series, a Daniel Bryan już jakby tak zszedł na drugi plan. No i znowu teraz klatka piersiowa w zagrożeniu. Ten słonik Dumbo wszedł na niego i no i mogło być nieciekawie. No nie chciałbym być na miejscu Daniela Bryana. Powinien gdzieś szybciutko się położyć i to by było chyba. No i teraz Gorilla Prezy, narożnik, a to może oznaczać, że za chwilę będzie jeszcze jeden atak. Czy Daniel to widzi? Rozbieg, Mark Henry teraz nie trafia. Szybszy był Daniel Bryan i właśnie może ta szybkość teraz jakoś pomoże Danielowi Bryanowi obrócić siłę Marka Henry'ego przeciw niemu. Świetny missile dropkick. Taki, można powiedzieć, front dropkick, ale teraz jeszcze kolejny atak. Właśnie, gdy Mark Henry jest na kolanach, Daniel Bryan urządza mu srogie lanie i już mamy tak jakby knockout. Czy to będzie level luck, czy zmusi Marka Henry'ego do poddania? Jakże niewiele brakuje teraz, ale on widać, że ma problem w ogóle z zapięciem do końca level locku. Co zrobi Mark Henry? Nieprawdopodobne, z jaką łatwością kontruje. I to jest właśnie siła, to jest potęga Marka Henry'ego. No i tu mieliśmy okazję zaobserwować, jaka różnica jest właśnie w sile tych dwóch zawodników. Normalnie każdy by się zmagał z bólem, a Mark po prostu wstał razem z nim i z tą zapiętą ręką. Także no nie wiem, i co można by radzić Danielowi Bryanowi. Chyba to, żeby się jak najszybciej położył, bo wtedy będzie miał jak najmniej uszczerbku na zdrowie. Mark Henry musi się jednak słuchać sędziego. Oczywiście tutaj zasady jak najbardziej obowiązują w tym pojedynku, chociaż jak mieliśmy okazję przekonać się w zeszłym tygodniu, Randy Orton pokonał Cody'ego Rhodesa w Street Fight'cie, gdzie zasad, można powiedzieć, nie było. Tymczasem kontynuujemy ten pojedynek, gdzie Mark Henry wykonuje potężny splash, przypina, ale nie, on nie chce pokonać Daniela Bryana, on chce pokazać, jak słabym rywalem, jak nierówny jest to pojedynek, oczywiście wskazując swoją osobę jako tego dominującego podczas całego starcia. No chce się pastić na mnie, ewidentnie widać. My tu radziliśmy mu, żeby się jak najszybciej położył. Ale proszę, proszę, zobacz, jaki ambitny. No i to chodź. No teraz to już.
Nie ma takiej możliwości. Chciał i ma. Sędzia przypina i proszę, tak wyglądałby pojedynek na WrestleMania 28 o tytuł mistrza świata wagi ciężkiej pomiędzy panem Money in the Bank, Danielem Bryanem i Markiem Henrym. Dwukrotnie Daniel Bryan pokazał, że nie sięga, można nawet to powiedzieć, do pięty takiemu potworowi jak Mark Henry. Powinien jeszcze przemyśleć to starcie, realizację kontraktu Money in the Bank. Być może lepiej będzie jednak zrealizować to na SmackDown. No dokładnie, można by się zastanawiać gdzie, ale wiesz, no, sam udział w WrestleMania jest już ogromnym wyróżnieniem, a gdyby no każdy gdzieś tam po cichu ryżyć, że może jednak tym razem jakąś inną metodą, ale tutaj widać, że żadna się nie sprawdza. Oj nie, no nie, no Mark, no przecież to już jest lekka przesada, przecież widać, że no nie stanowią dla niego żadnego zagrożenia, a ten jeszcze go chce w ten sam sposób potraktować jak swoich naprawdę trudnych rywali. Ale wiesz, to jest jednak jakby nie było zagrożenie dla Marka Henry'ego. Sama możliwość realizacji kontraktu to już jest olbrzymie ryzyko, a to przecież można powiedzieć wisi w powietrzu. Ale teraz, oj, wściekły Mark Henry, co prawda wydostał się Daniel Bryan z opresji, ale tylko przez chwilę i kolejny World Strongest Slam. No dokładnie tak, ale już powinien się Daniel Bryan jednak, a teraz potężny elbow drop. No i co? No i teraz dziękujemy. Starczy Marka, ale on chyba jednak w dalszym ciągu myśli o tym, co zamierzał z samego początku. To krzesełko, ale po co? No i jeszcze jeden rzut. World Strongest Slam wykonany na Danielu Bryanie przez Marka Henry'ego. W tym momencie już absolutnie może być pewny, że nie przyjdzie do głowy Danielowi Bryanowi realizować kontrakt jeszcze dzisiaj. Na pewno nie, ale no niestety nie przestaje w swoim zamiarze. Mark Henry jednak będzie starał się skontuzjować Daniela Bryana. No naprawdę to jest... trudno nawet to komentować, bo wiemy jaka jest różnica między tymi zawodnikami, a po co to Mark jeszcze, ale ktoś się pokazuje. Big Show w odpowiednim momencie interweniuje, oszczędził kontuzję Danielowi Bryanowi, ale teraz może się zakotłować. Mark Henry ma krzesełko jednak i chyba Big Show będzie ostrożnie, asekuracyjnie. On nie wejdzie do ringu, kiedy Mark Henry może użyć takie narzędzie. Ale tam sędziowie po cichutku zabierają Daniela Bryana i całe szczęście. No Big Show, no nie, nie, tak się nie powoli zabierali, że jeszcze... Ale proszę, ten potężny prawy, nawet przez krzesełko jest bardzo niebezpieczny, o czym teraz się przekonał Mark Henry. Ta mina na twarzy mówi jedno, z tym się trzeba będzie liczyć. No i my też liczymy na to, że będzie ostro. Może być, może być. Tymczasem, gdy Big Show wchodzi do ringu, kwadratowy pierścień opuszcza Mark Henry i chyba ale tyle, jeśli... zapomniał, zobacz. Chodzi o konfrontację, no właśnie. Tam to... jest pas w środku. Oczywiście, ale co Big Show z tym zrobi? Czy mu rzuci, czy zniesie do góry, udowadniając, pokazując, chcąc mu wejść do głowy, że na Survivor Series to on będzie mistrzem. Chce mu zabrać tą zabaweczkę, rzucił mu. Proszę, proszę, tu zachował się fair, pokazując niepotrzebnym jest to teraz, ja wywalczę go sobie później. Ale co najważniejsze, uratował między innymi Daniela Bryana przed poważną kontuzją. Marku? Co tam? Myślisz, że pobicie kogoś o połowę mniejszego robi wrażenie? To dla ciebie coś imponującego? Zobacz moją walkę, to pokażę ci coś naprawdę imponującego. Co ma na myśli Big Show? Kogo? Się przeraziłem przez moment. Szykuje się niesamowite starcie na Survivor Series. Mark Henry kontra Big Show na szali. Złoto, tytuł mistrza świata wagi ciężkiej.